Dziś wrocławskie szkoły średnie ogłosiły wyniki rekrutacji. W jej pierwszym etapie do szkół średnich nie zakwalifikowało się 91 gimnazjalistów oraz 76 absolwentów podstawówek. Jednak po tym, jak uczniowie dokonali ostatecznego wyboru szkoły, składając oryginały świadectw, sytuacja diametralnie się zmieniła. Na dzień dzisiejszy, czyli po podpisaniu woli, podpisanie woli, czyli złożenie oryginału świadectwa, jest liczba następująca, myślę, że dla Państwa będzie dużym zaskoczeniem, dla nas również. Po gimnazjum mamy w chwili obecnej 159 miejsc dla naszych uczniów, a po szkole podstawowej mamy 218 miejsc, więc nie ma absolutnie takiej możliwości, że ktoś z uczniów nie znalazł swojego miejsca. W każdej wrocławskiej szkole jest jeszcze po kilka wolnych miejsc. Uczniowie po gimnazjum, którzy nie dostali się do szkoły w pierwszym etapie, mogą jeszcze wybrać szkołę. Mamy następującą liczbę wolnych miejsc w poszczególnych placówkach. W pierwszym liceum ogólnokształcącym to jest 13 miejsc wolnych, w drugim liceum ogólnokształcącym 10 wolnych miejsc, w trzecim liceum ogólnokształcącym 9 wolnych miejsc, w zespole szkół chemicznych 44, w zespole szkół technicznych 20, w zespole szkół elektrycznych 13 wolnych miejsc, zespół szkół ekonomicznych 19 wolnych miejsc, zespół szkół samochodowych 16 wolnych miejsc, zespół szkół budowlanych 28 wolnych miejsc. Podobna sytuacja ma się dla uczniów po podstawówkach. W pierwszym liceum ogólnokształcącym 9 wolnych miejsc, w drugim liceum ogólnokształcącym 19 wolnych miejsc, w trzecim liceum ogólnokształcącym mamy 15 wolnych miejsc, w czwartym liceum ogólnokształcącym 14 wolnych miejsc, w zespole szkół chemicznych 18 wolnych miejsc, w zespole szkół technicznych 26 wolnych miejsc, w zespole szkół elektrycznych 13 wolnych miejsc, w zespole szkół ekonomicznych 25 wolnych miejsc, w zespole szkół samochodowych 29 wolnych miejsc i w zespole szkół budowlanych 30 wolnych miejsc. Także proszę Państwa, są miejsca dla wszystkich. Teraz uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej placówki, mogą przystąpić do dodatkowej rekrutacji. 12 sierpnia będą wywieszone listy osób, które zdecydują się podjąć naukę w danej szkole. Natomiast do 13 sierpnia muszą potwierdzić swoją wolę.